Wielkie Święto Speedrowera w Toruniu. Witamy bardzo serdecznie na minitorze TSŻ-u Toruń i trwa prezentacja przed finałem indywidualnych Mistrzostw Europy Seniorów. Akurat zawodnicy ustawili nam się tutaj w takiej kolejności, że jedynkę mamy po prawej stronie reprezentanta gospodarzy, już utytułowany i medalista Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata. Za chwileczkę tego pana, który nagradza, który będzie wręczał upominki wszystkim uczestnikom. Krzysztof Niedzielski w rozmowie ze swoim zawodnikiem, to prezes Toruńskiego Stowarzyszenia Żużlowego. Witamy bardzo serdecznie w Toruniu i rozpoczynamy prezentację z numerem pierwszym. Z numerem pierwszym. No właśnie, w tym momencie wita się z publicznością reprezentant gospodarzy Marcin Paradziński, dwójka, to jeden z dwójki Anglików, która awansowała do finału tego turnieju. Paul Hert, Jarosław Szeps z trójką, z czwórką Kamil Bielica, piątka to Remigiusz Burkhardt, szóstka Arkadiusz Szymański, siódemka Tomasz Włodarczyk z ósemką. Drugi z zawodników z Wielkiej Brytanii, Chris Teams, dziewiątka Marcin Kołata, dziesiątka Marcin Szymański, jedenastka Robert Bezda, dwunastka Sebastian Paruzel, trzynastka Piotr Kuder, czternastka Piotr Kupczyk z numerem 15 i 16. Na końcu tutaj niemal bezrezerwowy naszej stawki ponownie reprezentanci toruńskiego klubu. Przemysław Binkowski z 15, z 16, Paweł Cegielski. No i pierwszy rezerwowy Damian Zaręba oraz drugi rezerwowy Mateusz Ludwiczuk. Szesnastu najlepszych zawodników wyłonionych spośród eliminacji. Finał indywidualnych Mistrzostw Europy Seniorów. Za chwileczkę zaczynamy rywalizację. 20 wyścigów, 5 serii startów. Każdy z zawodników pojawi się na torze pięciokrotnie. I ten 20 biegów wyłoni spośród tych 16 zawodników indywidualnego Mistrza Europy Seniorów. A przed nami już pierwszy wyścig. Marcin Paradziński, Paul Hert, Jarosław Szeps i Kamil Bielica. Taka obsada tego wyścigu. Reprezentant gospodarzy, czerwono-biała bluza z herbem między innymi Torunia i herbem Polski na piersi. No, wszyscy znieruchomieli, taki jest obowiązek w speedrowerze. No i Marcin Paradziński był pierwszy, ale teraz spada na miejsce drugie. Z numerem czwartym prowadzi Kamil Bielica. Walka o pierwsze miejsce z Marcinem Paradzińskim. Również walka o jeden punkt między Jarosławem Szepsem i Anglikiem Paulem Hertem. Anglik na razie na miejscu czwartym, a z przodu Kamil Bielica. Teraz ostre wejście Marcina Paradzińskiego. No i wyprzedza swojego rywala na ostatnim okrążeniu. Marcin Paradziński zdobywa 3 punkty. Wielkie brawa. Kamil Bielica na miejscu drugim. Trzeci jest Jarosław Szeps i Paul Hert na miejscu czwartym. O kolejność w pierwszym wyścigu finału indywidualnych Mistrzostw Europy Senior w speedrowerze. Trzy wyścigi za nami. Tutaj ważna informacja, zwycięstwo Marcina Paradzińskiego w wyścigu pierwszym. W drugim zwycięża Tomasz Włodarczyk, w trzecim Marcin Szymański. To jest na razie trójka zawodników, którzy mają komplet punktów. Ważne reprezentanci Polski. No a teraz wyścig czwarty, kończący pierwszą serię. Piotr Kuder na torze pierwszym, na drugim Piotr Kupczyk i Torunianie. Przemysław Binkowski na torze trzecim i na czwartym Paweł Cegielski. Znowu cisza, znowu wszyscy znieruchomieli. Taki obowiązek
taki regulamin, takie przepisy w speed rowerze. Sędzia na linii startu mety, bacznie obserwujący, czy nikt nie drgnie nawet przed wzniesieniem taśmy. I proszę bardzo, groźny upadek na pierwszym wirażu, jak prawdziwy zawodach żużlowych. Ciasno było. Przemysław Pinkowski z całej siły ścinał do wewnętrznej. Tutaj Piotr Kupczyk szczepił się rowerami z Torunianinem. Będziemy mieli powtórkę w czteroosobowym składzie. No i czy teraz uda się rozegrać ten wyścig znowu? Bardzo ciasno Torunianie wyrzuceni na zewnętrzną. No i upada Paweł Cegielski. Wyścig nie jest kontynuowany, wyścig jest przerwany, ale najprawdopodobniej toruński zawodnik z kolejnej powtórki tego wyścigu będzie wykluczony. No właśnie, czekamy na decyzję sędziego. Ten czwarty wyścig dramatyczny nie może na razie się rozstrzygnąć. Decyzją sędziego Paweł Cegielski, numer 16, zostaje wykluczony za przerwanie. Nie ma niespodzianki. Paweł Cegielski jest wykluczony z powtórki, czwartej już powtórki, czwartego wyścigu. Tak, jest Przemysław Binkowski, bardzo dobry start, ale teraz nie zdołał się założyć na pozostałą dwójkę i Toruniani na miejscu trzecim. Wygląda na to, że ranny wyścig czwarty, powtarzany czwarty raz, w końcu się rozegrał. Na razie Binkowski na miejscu trzecim, a na czele w tej stawce po wykluczeniu Pawła Cegielskiego z 14 Piotr Kupczyk, Piotr Puder na miejscu drugim i Przemysław Binkowski trzeci, czyżby po pierwszej serii najlepszy z Torunian Marcin Paradziński miał tutaj 4 punkty. No i kontrowersyjna sytuacja w ostatnim wirażu, mocne wejście Przemysława Binkowskiego, ale sędzia nie reaguje, nie ma tutaj wykluczenia drugiego wykluczenia Torunianina i z numerem 13 Piotr Kuder ostatecznie przejeżdża linię mety. Po tym upadku zdobywa jednak 2 punkty za trzecie miejsce w wyścigu czwartym. Tak więc tym bezpardonowym, zdecydowanym atakiem Przemysław Binkowski wywalczył 3 punkty. Kudera poleciał ostrą bandę. A przy naszym stanowisku już prezes toruńskiego klubu, główny organizator tego zamieszania. Toruń stolicą speed rowera w Europie. Impreza trzydniowa, praktycznie wszystkie najważniejsze finały. Krzysztof Niedzielski będzie nam tutaj odpowiadał i opowiadał pewnie przy okazji wyścigów, które za chwileczkę będziemy oglądali. W wyścigu piątym, który przed nami, pojedzie Marcin Paradziński. On akurat wygrał swój pierwszy bieg, więc przywitajmy się tylko formalnie. Witam wszystkich telewizorów, którzy będą to oglądali. Dla nas to jest duże wyróżnienie, że w 15-letniej historii klubu po raz pierwszy gościmy imprezę o znaczeniu międzynarodowym. No i tym optymistycznym akcentem popatrzmy na wyścig piąty. Marcin Paradziński tym razem na torze drugim. Przypomnijmy, 4 punkty Torunianina za pierwszy bieg. Jak będzie tym razem zamknięty w pierwszym wirażu, ale bardzo dobrze tutaj wypchnął swoich rywali z pola trzeciego startowego i czwartego na zewnętrzną. Prowadzi jednak z 13 Piotr Kuder, to ten, który z Przemysławem Binkowskim walczył w poprzednim wyścigu bardzo ostro. Taki atak bezpardonowy powtórzy Marcin Paradziński na Kudera. To musi jeszcze uważać, bo po zewnętrznej będzie atakował Remigiusz Burkhardt. I Burkhardt na jednym wirażu minął dwójkę zawodników, w tym Paradzińskiego. Bardzo ciekawe zawody. No, Burkhardt, ostatnie okrążenie, proszę bardzo. 4 punkty dla Remigiusza Burkharta. 3 punkty Piotr Kuder.
2 Marcin Paradziński i 1 punkt Marcin Kołata, ależ to był na razie na pewno najciekawszy wyścig w czteroosobowym składzie. No tutaj ciężko się, powracamy do naszego rozmówcy Krzysztof Niedzielski, prezes toruńskiego klubu i główny organizator tej imprezy. Ciężko odrabia się punkty w tak wyrównanej stawce, gdzie no, naprawdę każdy może wygrać tutaj bieg. Bardzo ważne też pola startowe. I jak najbardziej, to już jest trzeci dzień zmagań. 64 zawodników, została najlepsza szesnastka i to już jest naprawdę najlepsza szesnastka w Europie, bo są zawodnicy z Anglii, Walii, Irlandii, Szkocji, Polski i tutaj ta rywalizacja, szczególnie, że to jest bardzo dobrze przygotowany, on wytrzymuje trudy tych zawodów, dopisała publiczność, dopisała pogoda, no bardzo fajny event, który dzisiaj obserwujemy. Patrząc na stawkę finalistów, jednak Polacy dominują, Polacy, którzy zdobyli złoto drużynowe wśród juniorów i drużynowe wśród seniorów, to mamy tutaj też przeważającą stawkę polską w finale seniorskim tej imprezy. No, trzeba przyznać, że od kilku lat polscy zawodnicy dominują w tym sporcie. Należy wspomnieć ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata w Australii, gdzie, jak to mówią, przywieźliśmy worek medali, zdobywając i w drużynie, i indywidualnie złote medale. Także tutaj naprawdę ten sport w Polsce się rozwija dynamicznie i sukcesy gonią sukcesy. Za chwileczkę wyścig siódmy. Znowu będziemy mieli przedstawiciela toruńskiego klubu, Przemysław Binkowski. Przypomnijmy, to jest Rzek Toruń, aktualnym drużynowym mistrzem Polski. W takim razie jeszcze dosłownie 30 sekund przed startem zapytajmy, jak sytuacja wygląda w obecnych rozgrywkach w 2014 roku. W tej chwili dwie drużyny dominują, to jest nasza toruńska oraz Wiraż Ostrów i między tymi drużynami rozegra się walka o Mistrzostwo Polski. Mamy mecz w Ostrowie, jeżeli go wygramy, to mamy mistrza. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec sezonu ligowego. Przemysław Binkowski na razie na miejscu drugim, a prowadzi z 11 Robert Bydra. I trzeba jeszcze pilnować tego drugiego miejsca, bo tuż za plecami Tomasz Włodarczyk i z trójką Jarosław Szeps. Ale na razie dobre drugie miejsce, czyżby drugi raz rzędu 3 punkty Przemysława Binkowskiego. Na razie pewna druga lokata, ale Przemek tutaj przyczaił się na tym ostatnim wirażu w poprzednim wyścigu i skutecznie zaatakował, czy tym razem też mu się to uda. No, popatrzył, czy prowadzący zawodnik zostawi troszeczkę wolnego miejsca na wewnętrznej wejściu w ostatni wiraż, ale tak się nie stało i z jedenastką Robert Bedra jednak zwycięża. Przemysław Binkowski. Trzecie miejsce, 3 punkty. Tomasz Wodarczyk, 1 point for 4th place. Czwarte miejsce, 1 punkt. Jarosław Szeps, przed nami wyścig 8. Tomasz Wodarczyk był trzeci, 2 punkty, 1 punkt zdobywa Jarosław Szeps. Czekaliśmy tutaj w tym wyścigu 8 na start Pawła Cegielskiego, ale chyba pojedzie zawodnik rezerwowy. Paweł Cegielski, reprezentant toruńskiego klubu, wycofał się po wykluczeniu z pierwszego wyścigu. Tak więc pozostali w stawce Marcin Paradziński i Przemysław Binkowski, którzy... No i jeszcze poprawka, Jarek Szeps z trójką również. Reprezentant gospodarzy, a więc Paradziński, Binkowski 6 punktów, Jarosław Szeps 3 punkty po dwóch seriach startów. Teraz nie ukończy tego biegu z numerem.
W 16 to był Damian Zaręba, rezerwowy, który tutaj nie przeszkadza zawodnikom z podstawowego składu. Wycofał się po defekcie sprzętu już w pierwszym wirażu. No i tutaj ciekawa rywalizacja między trójką zawodników. Ostatecznie 8, 4 i 12, czyli Chris Deems, goście z Wielkiej Brytanii, zwycięża. 3 punkty dla Kamila Bielicy. Będzie miał tyle samo punktów, co chociażby Marcin Paradziński i Przemysław Binkowski. No i 2 punkty dla Sebastiana Paruzela. Czy ta odsłona wyścigu 9 przyniesie nam w końcu rozstrzygnięcie? No, tym razem jest to upadek, ale wyścig chyba nie będzie powtarzany. A na czele, no nie, to nie Marcin Paradziński, natomiast tutaj zacięta walka, przyblokowany przez Mateusza Szymańskiego, raczej wypchnięty. Arkadiusz Szymański na czele z 6, Marcin Paradziński. No i bardzo blisko całej tej stawki Mateusz Ludwiczuk, rezerwowy za nieobecnego Pawła Cegielskiego. No i jeszcze musi bronić tych 3 punktów Marcin Paradziński, ale bardzo pewnie zwycięża w tym wyścigu. Z 6 Arkadiusz Szymański, dla niego 4 punkty, no, rozpoczynał od miejsca 3, później był 2, teraz zwycięża Marcin Paradziński, 3, czyli na koncie po 3 seriach startów 9 punktów na koncie toruniu Mina. 2 punkty dla rezerwowego Mateusza Ludwiczuka i Robert Bedra na końcu stawki, to będzie 1 punkt, który w spacerowym tutaj tempie po upadku w pierwszym wirażu dojechał jednak do mety. Jak przed momentem Marcin Paradziński. No i będzie powtórka, czy wszyscy wyjadą z pierwszego wirażu. Wyjechali Binkowski po wewnętrznej, próbuje się tam przepychać, ale nie udało się przepchnąć rywala na trzecią pozycję. Jeszcze wytrącony z rytmu, Binkowski spada na miejsce 4, wyprzedza go Andy Porche. Tymczasem na czele tej stawki z numerem 5 Remigiusz Burkhardt, dla niego na razie 4 punkty. Binkowski próbuje ścigać tutaj Anglika, ale pozostało jedno okrążenie. Z 12 mocno tam teraz walczy o zwycięstwo Sebastian Paruzel. Mocne wejście w pierwszy wiraż. I jaka będzie decyzja sędziego? Wyścig 11, Marcin Kołata, Jarosław Szeps z trójką, Torunianin na miejscu 3. Do tej pory 3 punkty. Teraz będzie walczył o kolejne 2 za to 3 miejsce. Mocno atakowany przez 4 Piotra Kupczyka w wyścigu 11. A prowadzi, no właśnie teraz bezpardonowy atak, jednak utrzymał prowadzenie Marcin Kołata na miejscu 2. Chris Deems, no nie był tutaj brutalny, powiedzmy, w wejściu. Pierwszy wiraż 3 okrążenia, dobrze przyblokowany teraz czysto Piotr Kupczyk przez Jarosława Szepsa i ostatecznie bez zmian kolejności na dystansie Marcin Kołata, dla niego 4 punkty. Chris Deems 3 punkty, 2 dla Toruniamina Jarosława Szepsa. I po 1 punkt po upadku w ostatnim wirażu niegroźnym dojechał Piotr Kupczyk. To był wyścig 11. Widzimy zawodników przygotowujących się już do wyścigu 16, do 15. 15. przedostatniego w 4. serii startów. 3-osobowy skład, a to dlatego, że Remigiusz Burkhardt został zdyskwalifikowany, wykluczony przez sędziego do końca zawodów. Sytuacja z wyścigu 10, kiedy widzieliśmy na ostatnim wirażu, gdy Burkhardt został zaatakowany bezpardonowo przez Sebastiana Paruzela. Sędzia uznał, że tam nie było faulu. Nie zgodził się z tym Burkhardt, no i kilka niecenzuralnych słów zakończonych dyskwalifikacją, wykluczeniem do końca zawodów. No ale mamy tutaj Toruniamina, Jarosław Szeps na pierwszym polu startowym, powraca po krótkiej przerwie w speedrowerze do rywalizacji. No i mamy też wielkiego faworyta zawodów, czy znajdzie się tutaj na czele, a na razie jest na miejscu 3. Szymański teraz wyprzedza.
Torunianina, no ale prowadzi Mateusz Ludwiczak. Ludwiczak rezerwowy, jadący w miejsce wycofanego z zawodów, sam siebie wycofał Paweł Cegielski. Natomiast prowadzący w klasyfikacji Marcin Szymański jest w tej chwili na miejscu drugim. Czy wyprzedzi? Chyba tak, na ostatnim wirażu. Świetny atak tutaj. No. Świetny atak Marcina Szymańskiego na pierwszym wirażu czwartego okrążenia i dla niego 4 punkty, tak więc utrzymuje prowadzenie w klasyfikacji. Ten zawodnik rezerwowy Mateusz Ludwiczak dojeżdża na miejscu drugim i trzeci jest Torunianin Jarosław Szeps. Za chwileczkę ostatni bieg czwartej serii startów i tutaj ponownie będziemy w akcji oglądać zawodnika gospodarzy TSŻ TU Toruń na bardzo dobrym pierwszym polu startowym. Przemek Binkowski, na drugim polu Kamil Bielica, na trzecim Arkadiusz Szymański i czwarte pole startowe Marcin Kołata. Przemysław Binkowski, chyba zamknięty w pierwszym wirażu. Nie, wepchnął się w krawężnik. Przemek Binkowski na prowadzeniu, teraz za jego plecami o trzy punkty. O drugie miejsce zacięta rywalizacja. Wysporował się tam Arkadiusz Szymański na miejsce drugie. O trzecie w tej chwili walczy Marcin Kołata z Kamilem Bielicą. Ale pewne prowadzenie Przemysława Binkowskiego. Przemek ma na razie 8 punktów. Gdyby zdobył teraz 4-12, to będzie czołówka stawki. Cały czas szansa na medal w finale indywidualnych mistrzostw Europy Seniorów i dojeżdża na prowadzeniu Przemysław Binkowski. 15, 6, 9, taka kolejność, a więc Przemysław Binkowski 4 punkty, Arkadiusz Szymański 3, Kamil Bielica 2 punkty za trzecie miejsce i czwarty w tym wyścigu Marcin Kołata. Więc możemy potwierdzić, że na razie na czele w tych zawodach Marcin Szymański. On ma na koncie 15 punktów, 3 zwycięstwa i 1 drugie miejsce za jego plecami. Z 14 punktami Anglik Chris Teams, 2 zwycięstwa, 2 drugie miejsca. No później już na pewno ciasno w zawodach. 13 punktów Marcin Paradziński, Torunianin, no i 12 punktów Przemysław Binkowski, ale tutaj inni zawodnicy też blisko z podobną ilością punktów, chociażby Sebastian Baruzel, on też ma 12 punktów, tak więc no, ta dwójka prowadząca przede wszystkim Marcin Szymański z numerem 10 i Anglik Chris Teams z 8, to dwójka najlepszych zawodników w tych zawodach. No proszę Państwa, jeśli może się rozstrzygnąć kwestia złotego medalu Mistrzostwa Europy Seniorów w speedrowerze, to być może w tym wyścigu 17, a to dlatego, że absolutna czołówka, akurat tak los chciał, że skupia się w wyścigu 17 na to, że pierwszym Przemysław Binkowski na koncie Przemka, tak jak już tutaj wspominaliśmy. 12 punktów na torze drugim Kamil, na torze drugim Marcin Szymański, lider zawodów. 15 punktów na torze trzecim, 14 punktów Chris Teams i tor czwarty również Torunianin Marcin Paradziński. Wielkie skupienie, być może decydujący bieg. Czekamy na decyzję sędziego. Marcin Szymański. Decyzja sędziego została z biegu 17. Wykluczenie. Co bardzo podoba się kibicom. No i w tym momencie wykluczenie Marcina Szymańskiego pozostaje na polu walki na torze. Marcin Paradziński, Anglik Chris Teams.
i Przemysław Witkowski. Dwaj Toruniańskie pole pierwsze startowe i czwarte oraz trzecie. Prowadzący w tym momencie po wykluczeniu Marcina Szymańskiego Anglik Chris Teams. Czy Teams, czy Torunianie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Przemysław Binkowski na razie na czele. Marcin Paradziński drugi. Chris Teams zamknięty przez dwójkę reprezentantów TSŻ tu Toruni. Niesamowita walka. Przemysław Binkowski. Liczymy już punkty. 16 w tym momencie. Marcin Paradziński. Jak się to tak zakończy? No, no i upadek. Będzie. Jaka będzie decyzja sędziego? Anglik zostaje wykluczony. Anglik zostaje wykluczony. Wobec tego punkty wygląda na to, zdobędzie do ukończą tylko dwaj Torunianie. Zwycięża na pewno. Zobaczymy już tylko zawodników z polskich zawodników z Torunia. A więc będzie jeszcze jedna powtórka. Wykluczony Chris Teams. I za chwileczkę jeszcze jedna powtórka. Tylko Przemek Binkowski i Marcin Paradziński. Ale sytuacja wygląda na to, że TSŻ będzie miał indywidualnego mistrza Europy. Ale o tym za chwilę. Zgodnie z zapowiedzią tylko Torunianie Marcin Paradziński i Przemysław Binkowski w powtórce wyścigu 17. No trochę szkoda, że tak w czterosobowym składzie, w tej pełnej stawce z Teamsem i Marcinem Szymańskim nie udało się tego decydującego biegu rozegrać. No, ale niesamowite wydarzenia i teraz Przemysław Binkowski, jeśli zwycięży, ma szansę na bieg dodatkowy o zwycięstwo w tych mistrzostwach. Jeśli zwycięży kolega klubowy Marcin Paradziński, wówczas to on już na pewno zostanie mistrzem. Paradziński walczy z Binkowskim, zaciekło to zwycięstwo, ale i Przemek Binkowski też wie, że może być jeszcze mistrzem po biegu dodatkowym. Obaj zawodnicy TSŻ tu Torunie zrównają się tutaj punktami, jeśli zakończy się w takiej kolejności ten bieg. Nie było tutaj żadnych sentymentów, nie było żadnego układania się. Przemysław Binkowski przy brawach publiczności wygrywa ten bieg. Najbardziej interesuje nas zawodnik na pierwszym polu startowym, Arkadiusz Szymański. Czy on to wygra? Na razie dobry start i na razie... No, na razie... Wyścig kontynuowany, ale było przez chwilę niebezpiecznie. Mieliśmy z jednej strony nieco uchyloną taśmę, ale tutaj ten nasz faworyt, Arkadiusz Szymański, prowadzi. On dobrze wie, po co jedzie, ale teraz wyprzedzony zostanie. Tak jest, przez Sebastiana Paruzela. Niesamowita walka, bo Paruzel również walczył o bieg dodatkowy. Sebastian Paruzel pojedzie w biegu dodatkowym z dwójką Torunia. Marcin z Marcinem Paradzińskim i z Przemysławem Binkowskim. Niesamowita, niesamowita walka. Więc ta dwójka zawodników, na którą tutaj czekaliśmy, wydawało się, że na pierwszym polu startowym bardziej uprzywilejowany tutaj do wygrania tego biegu i tak się wydawało Arkadiusz Szymański, ale niesamowitą wolę walki pokazał Sebastian Paruzel i on zwycięża, no więc najciekawsze, czyli bieg dodatkowy o złoto, srebro i brąz o stopniu, o kolejności na podium będzie decydował wyścig dodatkowy zawodników, którzy zgromadzili po 16 punktów, wcześniej losowanie pól startowych. Binkowski, Paradziński, Paruzel. No to wisienka na tym torcie tutaj oglądanym przez nas w Toruniu, jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa Europy seniorów w speed rowerze. Bieg dodatkowy o kolejności na podium. Drugie pole startowe Przemysław Binkowski, trzecie pole startowe Marcin Paradziński, dwójka Torunian i Sebastian Paruzel tutaj w tym biało-zielonym stroju oznaczającym klub z Częstochowy na prowadzeniu. Przemysław Binkowski na razie, on jest na czele, Paruzel!
gdy idzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No, czy jednak dwójkę Torunian pogodzi tutaj Sebastian Paruzel? Czy to on zwycięży? Na razie to on wciąż prowadzi. Najlepszy start Przemka Piskowskiego, a dał się wyprzedzić relację Marcin Paragiński. Potężna kraksa, potężny karambol w wejściu. Pierwszy wiraż. No. Wyścig kolejnego okrążenia. Wyścig zostaje przerwany i czekamy na decyzję sędziego. Niesamowita walka między Przemkiem Binkowskim i Marcinem Paradzińskim. Jaka będzie decyzja sędziego? No na pewno tutaj może żałować Sebastian Paruzel, bo on prowadził teraz. Jaka będzie decyzja sędziego? Przemek Binkowski jest wykluczony z powtórki. Tak jest regulamin, jeśli ktoś... Przemysław Binkowski wykluczony z powtórki tego dodatkowego biegu. Już wiadomo, że to będzie brązowy medal w tych mistrzostwach. No, z piekła do nieba i z nieba do piekła, jak to w sporcie bywa. Akurat w tym drugim przypadku znalazł się Przemek Binkowski. To on najlepiej wystartował. Bieg dodatkowy o złoto indywidualnych mistrzostw Europy seniorów. Marcin Paradziński, prawa strona na naszym ekranie, i Sebastian Paruzel. Klub z Częstochowy. Taśma poszła w górę i Marcin Paradziński powtórzy swój sukces sprzed 4 lat z Wrocławia. Paruzel będzie się czaił tutaj prawo, lewo, trzy przechytrzy Torunianina, trzy na swoim torze przed własną publicznością. Marcin Paradziński zwycięży, na razie pilnuje swojego rywala. Niesamowita walka, park w wejściu w pierwszy wiraż drugiego okrążenia. Rozpoczynają trzecie. Paradziński już chyba troszeczkę bardziej pewny swojego prowadzenia. Jedzie po swoje. Paruzel teraz zgubił rytmy i już odpuścił. Już wiadomo, że po raz drugi w swojej karierze indywidualnym mistrzem Europy w speedrowerze będzie Marcin Paradziński, reprezentant TSŻ Toruń. Na miejscu drugim Sebastian Paruzel. No i trzecie miejsce po tym wykluczeniu, na trzecim stopniu podium stanie również reprezentant gospodarzy Przemek Binkowski. Od bodaj kilkunastu lat jeżdżący, ścigający się w speedrowerze Przemek Binkowski. Trzecie miejsce. No i gratulacjami dla nagrody również od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. Drugie miejsce i tytuł wicemistrza Europy seniorów Przemysław Binkowski. Miejsce drugie. Sebastian Paruzel z Częstochowy. Congratulations. No on miał tutaj przez chwilę zajmuje w tych zawodach drugie miejsce szansę i tytuł na złoto, szansę na ten Europy najważniejszy puchar, ale wyścig został powtórzony po tych pięciu na torze oczywiście. I miejsce pierwsze i tytuł najlepszego szczepieniu się rowerów w powtórce wyścigu dodatkowego między dwójką Torunia i biegu dodatkowym zajmuje Marcin Paradziński TSŻ. Okazało się, że najlepszy jest Marcin Paradziński. Drugie zwycięstwo w finale indywidualnych mistrzostw Europy w speedrowerze Torunianina. 4 lata temu we Wrocławiu. Marcin Paradziński powtarza swoje sukcesy również w Toruniu w 2014 roku. Marcin Paradziński, Sebastian Paruzel, Przemysław Binkowski. Trójka najlepszych speedrowerzystów w Europie w 2014 roku. Please be upstanding for the national anthem of Poland. I teraz dla zwycięzcy zostanie zagrany hymn polski do hymnu. Okej, teraz hymn. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przewodzieła, żablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem. Ziemi włoskiej do Polski, za twoim
finał był bardzo ciężki naprawdę. Od pierwszego biegu zbytnio nie układało się mi, jak i Przemkowi. Ale na końcu pokazaliśmy charakter i walczyliśmy do samego końca o końcowy sukces. Wiadomo było, że jak będzie bieg dodatkowy, to któryś z Was jeszcze ma szansę. Ale któryś z Was w momencie przerwania biegu będzie wykluczony. Czyli walczyliście no, bez żadnej reżyserii, czy no, byliście sprytni w tym momencie? No, już w wyścigach dodatkowych nie ma koleżeństwa, nie także koleżeństwa. Tutaj każdy z nas uciekał na własną rękę. I tak wiedzieliśmy przed wyścigiem, że mamy medale. I... Trzeba walczyć o złoto, więc jechaliśmy do samego końca, dlatego ten atak nie był żadnym spowodowany tym, że jakieś aktorstwo czy złośliwie, po prostu walka do samego końca.